Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku naszych wojen Mongolią. No i jesteśmy raczej teraz w defensywie niż w ofensywie znowu. Musimy po prostu być na naszym terytorium, no i poczekać aż do nas przyjdą Rosjanie. I tutaj troszeczkę pocisnąć wzdłuż i wszerz, poorganizować manpowera, aż ich troszeczkę bardziej to zaboli. No i musimy wypisować też, ja myślę, mameluków z tejże wojny. I dopiero wtedy ruszymy tak już ostro, ostro na tą Rosję. Ej, tutaj byłoby fajnie, jakby ich gdzieś dorwać. Bo zobaczcie, jeżeli mi wejdą do Delhi, to by się tam mogli zablokować dużymi ilościami armii. No zobaczcie, oni muszą gigantyczne odległości przechodzić, tak samo zresztą jak ja. No trochę mnie też troszeczkę zdziwiło. Okej. Lecisz mi tutaj. Mi się to tutaj zrobi i tutaj za chwilę znowu ich pokonamy. Jeżeli tutaj pójdą mamelukowie na tą stronę, to ich zniszczymy. Wyjebiście. Się przyblokują. Lecimy do dzieła. I myślę, że potem pójdziemy do Rosji i do Delhi. Tutaj w ich stronę, w tą. Chociaż tutaj są góry, to troszeczkę też ryzykowne. Ewentualnie możemy pójść Bukharę poodbijać. No to, że oni mi okupują te obszary tam, to mi szczerze mówiąc gie obchodzi. Prepare, unify China. No to już jest gorsze. Show superiority. Okej. Aha. To by mnie trochę zabolało. Okej, White Peace. Urgola trzeba byłoby zdobyć wtedy. Bo Ming ma dość sporą armię. Zabolałoby mnie to ogólnie. Jak z tego wyjść? Chciałbym lecieć zdobyć Wargola. Oni skończyli wojnę z Bukharą? Bukhara, Ming. Ming, czyli ci mi chociaż pomogą. Tyle dobrego w tym wszystkim. Dobra, zobaczmy. Może to przeżyjemy. Może to przeżyjemy. Ale wojnę z Ruskimi trzeba skończyć. Jak najszybciej. Ci popełniają samobójstwo zbiorowe, ale niech będzie. I to pasuje, szczerze mówiąc. Ej, dobra, to już nie jest zbiorowe samobójstwo. Oni to jakoś zaplanowali. Okej, tutaj jest prowincja taka. 50 tysięcy na moje 50 tysięcy. To moglibyśmy tak wbić. Uda się chyba ich podzielić w takim razie. Ale mają wyjebiście duże straty. O ja pierdolę, ale to ich musi boleć. 47 tysięcy na moje 7 tysięcy zabitych. Ja pierdolę. I wy się nie poddajecie. 300 tysięcy zabitych na moich 100 tysięcy, no. Nie, to... Okej, z Ruskimi chyba mogę z White Peace'ować, na to by wychodziło. I na ten moment to jest dla mnie po prostu must have, muszę to zrobić. 360... No, zginęło mi trochę... no nie udało się nic ugrać, no ale wojna z Mingiem jest niestety ważniejszą wojną, ponieważ jeżeli teraz dostaniemy jakiegoś długiego White Peace'a, to Ming się nie pozbiera i będziemy mogli w niego naprawdę mocno wbić. Do tego mamy też spore wojsko sojusznicze. Boże, ale to też będzie bardzo, bardzo ciężka wojna. Nie mam żadnych fortów przy granicy z Mingiem.
potrzebował sporo manpowera również, przewagi, dobra, weźmy przewagę technologiczną, weźmy tutaj ciebie, hajsy też nam się przydadzą, wyjebiście, bardzo mnie to cieszy. I sobie możemy się tu zebrać, bo tutaj widzę, że zaatakować ten fort. Minki, jakie masz rodzaje, jakie masz idee? Okej, okay, mają tylko defensywne, więc aż tak źle nie będzie. Raczej bym powiedział, że będzie dobrze w takim razie, skoro mają tylko i wyłącznie defensywne. Bachmais jest po mojej stronie w wojnie, po mojej stronie też jest Bakara. Jakoś wybroniliśmy się przed ruskimi, więc przyszykujemy się do wojny kolejnej z nimi. Niestety są bunty tutaj, co jest bardzo złe dla mnie. Moja flota i tak nic by tu nie zdziałała. Będzie się trzeba skupić na obronie fortów i atakowaniu w fortach. Takie mam wrażenie. Bo MiG po prostu może mnie atakować na każdej ciągłej linii. I też muszę zreorganizować moje armię. Muszę wiedzieć, gdzie ja mam te... Ale szybko poszło, nawet nie zauważyłem tego. Nie, to zobaczcie, że po prostu tutaj, jeżeli idzie z MiGiem, to mi pójdzie w cholerę łatwo, bo oni kary jeszcze nie mają? Jeszcze nie mają niestety kary do walki z nami. Ale ogólnie ją mieć będą. Trzeba będzie zająć... Może te terytoria pod Yuan sobie zajmiemy już. O ile mi się uda to wygrać. Czekajcie, tu są góry. To Dzieleciń. Nie chcę walczyć na tych terytoriach, bo tu są góry. Chyba, że gdzieś tutaj pójdziemy. Tą fortecę przydałoby się odbić jednak. Lećmy ją odbić. Ta tutaj to jest zło dla mnie wcielone. Ta forteca w tym miejscu. Nie chcę tu iść. Spróbujmy uciec w górę. Cholera, wbiłem się w nich w górach. Jeżeli te 40 tysięcy tu dojdzie, to jest po mnie. No nie mówcie, że z tą karą w górach jeszcze wygrałem z nimi. Okej, lecimy gdzieś tutaj. Okej, byłaby totalna anihilacja. 16 tysięcy tutaj, dobra, wejdźmy tu w górę. Gdzie jest te 40 tysięcy? Okej, tutaj się wycofało. No my musimy lecieć na Beijing. I w sumie mapka terytorium poproszę, tutaj to będzie dla mnie ważne, super. To mapka terytoriów całych. Nie wiem, ktoś tam prowadzi wojnę z Delhi, macie, wchodźcie sobie w to wszystko, byleby mi koalicja jeszcze nie wybuchła na twarz. Dobra, tutaj, tak. Okej, support. Bardzo mi to pomoże. Bardzo się polubimy. Okej, tak, tak. To teraz tutaj. Wybaczcie, że gram na tej mapce, ale to naprawdę jest must have podczas tej wojny. Dobra, i tu już teraz na pewno możemy zrobić. Mhm. Tak, jakbym pamiętał jeszcze, który kolor co daje, to byłoby lepiej. Portugalia coś tam zrobiła złego. Spy Network na Ming, ble, ble, ble. Dla mnie nie na rękę jest to, że mi zajmują tą część kraju. Ale w zasadzie jakbyśmy poszli tutaj, zdobyli ich stolicę, to może oni by się skupili na stolicy i tak... Bo mi gra bardzo defensywnie zazwyczaj. Jak już się zajmie jego terytoria, to on zaczyna... je odbijać przeważnie. I wtedy byśmy mogli tam po prostu poniszczyć jego armię w większości wypadków. Dobra, tak, tak. Okej, zaraz tą fortecę sobie też odbijemy. Tu mam 40 tysięcy, tylko że mówię, no to trzeba iść większą armią. To nie może być tak, że pójdziemy, nie wiem, 20, 40 tysiącami, to 60 tysięcy już bym tam musiał minimalnie ruszyć. Musimy dość spore straty, niestety. Wymienimy tutaj, pójdziemy na Beijing od razu.
A co, że jakiś kraj tam się pojawił obok mnie teraz? Kaszmir powstał, okej. To przydałoby się ponawracać. Jednak. No i poszli mi też do Korei. Co też fajne by było, żeby się tutaj jak wbić w nich. Dobra, odbiliśmy te forty, chodźcie. Może Beijing zdobędziemy. Beijing pewnie ma fort czwarty. No dobra, zobaczmy Beijing. I stolicę. A nie, to czekaj, to nie jest ich stolica. Beijing jest tutaj. Jak zdobędziemy ich stolicę, to będzie wyjebiście, więc chodźmy. Powinno być dobrze. Zbóżmy. Dobra. To wszystko tutaj. Pozostałe 20 tysięcy wojska to ja chcę mieć rozłożone dookoła. Czekajcie, jaki fort, żeby mieć tutaj 15 dla piątki, czyli jeszcze 5 tysięcy artylerii bym musiał tutaj dodać. Niech mi się to wróci. Okej, zajął mi tą Koreę, trochę mnie to zaboli. War exhaustion rośnie. Ten independence rośnie niestety też dość szybkawo. Przydałoby się tu w nich pójść, wbić się. Okej, tu są takie, takie. Pójdę. Oni się tutaj we mnie w to wbiją. Jak się wbiją, to ja tu doślę kawalerię. A tu się wbiją. A też dobrze w sumie. Pobawimy się? Czekajcie, weźmy tutaj, zmienimy na tego typa. Niech im się kłódka zrobi. Okej, tak. Będziemy mieli przewagę. Jak przewaga w polu sporo im dała. Dobra, 20. Ty tutaj. Okej, tak sobie stójmy. Trade efficiency. Trudno, trade efficiency, niech mi spada. Beijing zdobędziemy, to już jest dla mnie win-win w ta wojna wtedy. To jest zginął jakiś doradca. Administracyjny, inflation niech spada. Mamy stolicę, Mingu, wyjebiście, no to już jest praktycznie win-win, no. Weźmy sobie tutaj artylerię z powrotem do tej armii. No już jak, odbicie Korei. Nie powiem, no trochę fortunnie mi się zrobiło, że te znaczy dobrze, że te sojusze sobie złapałem z Bachmanisem. Chciałem podbijać Indię, no ale patrzcie, tutaj Indie mi ratują tyłek totalnie. Że tak powiem. Co, na czarnie się zablokują i się w nich wbijamy, okej. 50 tysięcy mojego żołnierza. Flotę mi zatopili, a to trudno, odbudujemy ją. A w sumie dobrze, że mi ją zatopili na ten moment. Powiedz, że idziesz na Beijing, na Xiyuan idziesz, to nie. Tutaj nie idziemy walczyć z tobą. Tutaj też nie jest to dla mnie na rękę. Znaczy, to jest złe w sumie, że mi flotę zatopili, bo to oznacza, że... A, na szosie nietransportowe. 36 miesięcy. Może skończymy tą wojnę. Tu dojdzie do bitwy z Bachmanisem. A, czekajcie, tu jest 30 tysięcy, które leci mi tutaj. Tutaj jest terytorium płaskie. A, dobra. 15 tysięcy tylko. Okej, trudno. Okej, pokonane. Powiedzcie, że idziecie na Beijing. No proszę. Dobra, pokonamy te 40 tysięcy pod Beijing. Kiedy tam dotrzecie? 24, ty byś dotarł 23. Pięknie, zobaczcie jakie straty im robimy. No przecież to jest rzeźnia numer 5. No, tego się lżej nie da nazwać, no. Korupcja mi rośnie, okej. Wbijają się we mnie? Proszę bardzo. Chyba, że gdzieś tu ma jeszcze 50 jakąś kolejną. Ja nie mogę, przepchnął mnie.
straciliśmy 25 tysięcy, 7 tysięcy. No kurka, ej dobra, ta bitwa nie poszła dobrze. O, Ming dostał karę! Ming dostał karę! No teraz to już jest koniec. To był event, to oni dostali teraz event z tym, że mają właśnie Too Many Frontiers, tak? Tu już jest ten właśnie disaster się naładował i już jest po nich, to już jest po nich, zobaczcie sobie. Minus 30, to będzie im spadało, więc nawet jeżeli tą wojnę whitepisuje, to kolejna to jest u nich przegrana, to jest nic. Ten kraj się rozpada w tym momencie, bo dostaje minus 10 unresta na wszystkich prowincjach oraz jeżeli zajdą, znaczy będą dostawali minus 10 unresta, jeżeli to spadnie poniżej 50, jakkolwiek się trudno mówi po polskiemu. Dobra, kolejnego lidera potrzebuję, ja to zrobię pomiędzy odcinkami już sobie może. Dobra, ja tutaj się cofnę. A Beijing uderzymy ponownie, 160 tysięcy wojska. A bym potrzebował chyba zmniejszyć armii profesjonalizm w takim razie. Extend loan, trudno, nie spłacę tego jeszcze teraz. Chociaż potrzebuję tego lidera. No, tutaj idzie armia Mingu, dojdzie do Erevet. Czy mi się cofają? Kurde, gdzie ty idziesz? Nie, cofasz się, okej. A my musimy na Beijing uderzyć w takim razie. Jak mi się armia po prostu po drodze przegrupuje. Cholera, wychodzi na to, że będę potrzebował wcześniej chyba tego lidera. Przydałby się jakiś właśnie z dobrym szokiem. O, mamy z dyscypliną, to niech będzie. 5 dyscypliny to tutaj może mi dupę ratować całkiem nieźle, szczerze mówiąc. Ale tu mi odbijają Bachmanis. No, czy ty Bachmanis toczysz jeszcze jakieś inne wojny, że mi nie pomaga? Bakara. Nie, no, tylko z Mingiem toczy wojnę. Niech chodzą i w zasadzie mi odbijają te fortece, to też będzie nieźle. W zasadzie z Mingiem to myślę, że w najgorszym razie mogę zawsze wywhitepisować. Zdobyć ich stolicę. Też już byśmy mogli i w zasadzie moglibyśmy zdobyć niewspółmierne bogactwa. Chociaż z Mingiem najlepiej byłoby zrobić war repsy. Na ten moment, bo jednak dość dużo z tego bogactwa by zostali moi sojusznicy, bo ja mam tylko 58 udziałów wolnie. Więc war repsy i terytorium. A do stworzenia Yuan potrzebuje... Co mamy? Kaifeng, Kwarakun, Xian. To nie, to jeszcze nie potrzebuję. Czekajcie, to są jakieś dziwne prowincje. Kaifeng. Ja myślałem, że potrzebuję. O, że trafiłem oczywiście w klejsze. Kaifeng. Okej, no to jest kilka wojen z nimi niestety. Beijing. A nie, dobrze, jest Beijing na liście. No to przynajmniej znam. Położenie tego. Gdybyśmy mieli pełne 80 tysięcy, to byśmy im dali radę, ale... Czekajcie, tu leci 20 na górę do Alaksu. Kurde, gdzie jest ten Alaks? Okej, jak się ci tutaj zakłódkują, to tu ich się w nich wbijamy. Pięknie. Haha, poddajecie się, te? Z nic z tego, szmaty. Macie za dużo pieniędzy. I czemu nagle mają na plusie? Jakiś event musieli dostać. No, dalej nawracajmy. Chociaż mój kraj zaraz tu wybuchnie, jeżeli tego nie zrobię. I Japonia mi robi na mnie spy network. Okej, tu pokonaliśmy. Poczekajmy tą 40, niech się wbije. Jakieś badziewie mnie wzięło swoim rywalem. Okej, tutaj na razie możemy mieć. Tu w sumie możemy też zbudować kampa na chwilę, żeby tutaj podnawiać, bo nie mamy w ogóle. Niech mi się tu armia zregeneruje. O kurde, nie mamy manpowera już w ogóle. Ile co nam musi? 29 tysięcy. 67, no czy to byśmy jeszcze nie spadli? Trudno, nie spadniemy poniżej tego, ale armię trzeba zregenerować. Nic na to nie poradzę. Im więcej punktów nazbieramy, tym lepiej dla mnie, nie?
Okej, zejdźmy. Może 20 z połową wojska tutaj. Pozajmujmy prowincję obok, nie? Też je poplądrujmy. No, tą wojnę wygrywamy, więc szkoda byłoby jakoś ją tutaj sobie darować. W tym momencie, ja mówię, no w tym momencie to już naprawdę ich mocno pobiliśmy. Okej, ale ci zaraz mi wygrają. No dobra, to kończymy tą wojnę, nie chcę tracić Japonii. A tu cholera wiele mi tych prowincji, czy się jedna wypuści, czy dwie. Zresztą też dużo weźmiemy tych teraz ziem. Na pewno Beijing weźmiemy, jak to spalę, to i tak Horde Unity mi podskoczy gigantycznie. Okej, też Shin to badziewia. A Ming będzie gotowy na zjedzenie przed kolejną wojną. Serio, to będzie coś pięknego. Non Tributarity to mi jest 45. Więc i tak mu to spadnie przed naszą kolejną wojną z nim, a my będziemy się szykowali do rozbioru w Mingu. Tylko tak, zobaczmy sobie, jakie prowincje bym tu potrzebował dla tej misji naszej. Reclaim Hohot. Hohot jest tutaj, więc to bym też poprosił, to byśmy przy okazji sobie misję zrobili. Tak, War Repsy mamy. Cesarzem to jeszcze my być nie chcemy. Beijing zdobyte. Cholerę hajsu moglibyśmy mieć. Ale mnie chyba bardziej na ziemi zależy na razie. Reform Great Yuan. Cave Feng, no to wiem, że to jest daleko. Beijing mamy. Jakieś te azteckie nazwy. Xuan. Okej, to jest tu. Też tu ma. Xiangyang. To też jakoś brzmi znajomo. Jaja, co robicie, że ja to muszę zdobyć? Nie, to nie to. Xiangyang. Xiangyang, o. O, czyli gdzieś tutaj ten obszar bym musiał iść zdobywać. No to, ale mamy Beijing. Potężną fortecę tutaj. To jakbyśmy zdobyli w sumie i skasowali tą fortecę, też byłoby mi na rękę. I mam... To by tylko tyle warscore kosztuje? Ej, wyjebiście. Tutaj to więcej mnie kosztuje. Co to jest tutaj? To jest 21, a to jest centrum handlu, więc to by mi się przydało. No ile hajsu? Myślę, że więcej sobie hajsu weźmiemy teraz. Chyba, że mam troszeczkę tam pospłacenia. Lepiej by mi poszło, gdybym nie stoczył, nie miał tych dwóch wojen naraz, dobra. War Repsy mamy. Anu... O, oni mają rywal... Ej, mają rivality ten, to wyjebiście. Tutaj mi to nie jest na rękę, żeby im cokolwiek zrywać. Mamy to zdobyte, mamy w cholerę hajsu. Prowincje, większość tych prowincji, które potrzebuję, to już mamy. Tutaj fort skasujemy, mamy te dwie prowincje i kolejne będziemy zdobywali. No, dobra, no, nie to jest na razie na rękę. Pierwsza wojna z Mingiem wygrana, 164 do 322 tysięcy. Bardzo mnie to cieszy. Ten fort tutaj po prostu... jest burzony w tym momencie. Przewieźmy tutaj. Jak widzicie, od razu koalicja stwierdziła, że ma dość. No, a my musimy jakoś pomyśleć nad kolejną wojną. O, Jesus! Jak to wszystko śmiesznie tu wygląda. Zakon jaki duży, gigantyczny ten. Kto nie lubi Rosji? Osmanie nie lubią Rosji. Osmanie, czy my chcemy być jakimiś przyjaciółmi? Może? No, nie będziemy nimi, ale... Choć cholera wie. Left, koalicja się skończyła. Chyba następną wojnę to ja wezmę z ruskimi o ten... No, tutaj to pokoli... I te obszary byśmy zdobyli, mielibyśmy ładny napis. Wtedy od Rosjan. To niech sobie te pokolonizują sobie tą północ. Ewentualnie naprawdę się skupimy teraz na wojnach z Mingiem. Zobaczcie, minus 20, im to zacznie spalać, jak kolejną wojnę byśmy mieli poniżej, jakby oni by mieli poniżej. Palmy. Potrzebuję tych punktów. Dobra, centrum handlu to nie. Chociaż czekajcie, bo mamy War Exhaustion dość spore, Reduce. Dobra, tych to sobie zrobimy. Zdajmy to i zaraz jeszcze
Macie tu kotwicę. Niech mi wojsko tu przetransportuje, mi się tym wszystkim zajmie. Na razie niech mi się wojsko zregeneruje. Musimy odnowić manpowera i szykujemy się do wojny w takim razie z Mingiem kolejnej. I teraz się na Mingu skupimy, na nikim innym. Ming mi dostarcza 23 war repsów na miesiąc. Trus, no chyba że z Japonią byśmy jeszcze się pobawili. Chyba że trus mi właśnie minął. Myślę, że jest to spora szansa, ale są trybutariusze Mingu. Skoro są trybutariusze Mingu, to i tak ich nie zaatakuję, bo to oznaczałoby kolejną wojnę z Mingiem. Taką mało fajną, więc na razie trzeba po prostu zniszczyć tutaj przewagę Mingu. Dobra, to już spada. Trudno, straciliśmy klejmy. Mam to gdzieś, szczerze mówiąc. Okej, tak, to jest tutaj bunty. Tak, w kolejności je poniszczmy. Markantalizm 5. Radical Reforms. Oh my god. Zaraz się 5 markantalizmu. Stabilność też przeżyjemy. My can. No i potem zaczynamy szkolić sobie nasze armie. Potłumimy te bunty. I w zasadzie myślę, że w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się następnym razem. Hej!